Jazzowy dobry wieczór w jazzowym Lesznie. Witamy ponownie podczas kolejnego spotkania związanego z bardzo szczególnym, ogólnopolskim projektem Biblioteka Jazzu. Od dobrego półtora roku przygotowywanego właśnie w Lesznie, na który składają się w dużej części zbiory, które trafiają powoli do biblioteki publicznej właśnie w tym jazzowym mieście, ale także spotkania z muzyką jazzową i muzykami jazzowymi, z koncertami. Cykl ma też w dużej części przybliżać muzykę jazzową, ale także w kontekście ważnych postaci w historii polskiego jazzu, ważnych nagrań, ważnych wydarzeń i ważnych realizacji także filmowych związanych z tym projektem. No i dzisiaj kolejne spotkanie związane z bardzo ważną postacią w historii polskiego jazzu, postacią, jaką był Tomasz Stańko. W tym roku, w 2020, obchodziliśmy smutną rocznicę, drugą rocznicę śmierci Tomasza Stańko. No i uznaliśmy, że może to jest dobry moment, żeby przypomnieć tę postać właśnie w ramach Leszczyńskiej Biblioteki Jazzu. Kilka takich ważnych, myślę, nagrań, których dokonał Tomasz Stańko, będzie dziś także w programie tego krótkiego pokazu, ale myślę sobie, że clue całości jest ważna idea. Idea związana z Tomaszem Stańko i z tym, co robił w swojej twórczości artystycznej, a mianowicie wykorzystywał trąbkę w sposób bardzo osobisty, indywidualny, prywatny, powiedziałbym. I zdaje się, że to w historii polskiego jazzu jedyny taki pionier, który wykorzystał możliwości trąbki jako solistycznego instrumentu na ogromną skalę, zwłaszcza w latach 80. No i w związku z tym dziś także w ramach tego wieczoru, który zorganizowaliśmy w Bibliotece Ratuszowej, wystąpi Patrycjusz Gruszecki ze swoim projektem, który mam nadzieję już niebawem także pojawi się w wersji płytowej i będziemy być może mogli także właśnie tu w Lesznie zorganizować uroczystą premierę takiego szczególnego projektu. Natomiast dzisiaj postaram się Państwu pokazać zwłaszcza takie momenty w karierze Tomasza Stańko, które wiążą się właśnie z tym dość specyficznym traktowaniem instrumentu, jakim jest trąbka. Nie zachowało się niestety zbyt wiele materiałów audiowizualnych związanych z Tomaszem Stańko, zwłaszcza wtedy, kiedy grywał na trąbce. Ale był taki moment, kiedy Telewizja Polska zrealizowała widowisko telewizyjne na bazie płyty Tomasza Stańko, dokładnie tej, Pejodl Witkacy, czyli projektu, który zrealizował Tomasz Stańko m.in. z Markiem Walczewskim, znakomitym, nieżyjącym już niestety polskim aktorem, a projektu poświęconego w dużej części twórczości i artystycznej idei Witkacego właśnie. Takie niezwykłe połączenie muzyki, jazzu, improwizacji i sztuki wielkiego polskiego artysty. Ta idea zresztą gry na trąbce Tomasza Stańko, zwłaszcza w latach 80. i 90. była w jego karierze bardzo żywa. Często grywał koncerty solo i były to, chyba użyłbym słowa, prawdziwe misteria muzyczne. Ze światłem, muzyką, improwizacją, swobodą artystyczną. To były niezwykłe koncerty. Miałem okazję uczestniczyć tylko w jednym z nich na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, ale refleksja po tym koncercie pozostała w pamięci do dzisiaj. Kiedy Tomasz Stańko umarł w 2018 roku, to naprawdę była tragiczna wiadomość. Tym bardziej, że zaskoczyła w dużej części całe środowisko jazzowe w naszym kraju. A ranga tego wydarzenia była taka, tak jak ja to czuję do dzisiaj, taka jak śmierć Milesa Davisa w 1991 roku, kiedy to odszedł
także trochę niespodziewanie dla całego jazzowego świata. O śmierci Tomasza Stańko pisały polskie, europejskie, amerykańskie media, bo był jedną z tych najbardziej rozpoznawalnych, o ile nie najbardziej rozpoznawalną postacią w historii polskiego jazzu ostatnich dwóch, może nawet trzech dekad. Ale przy tej okazji zaczęto również przypominać wiele ważnych elementów jego wizerunku, ale także inspiracje, do których się bardzo często przyznawał, kiedy mówił w różnych wywiadach, pytany o muzyków, artystów, którymi się inspirował, bardzo często wymieniał dokładnie tę czwórkę. Czyli Chet Baker, Miles Davis, który był dla niego wielką muzyczną, artystyczną inspiracją. Lester Bowie również między innymi był jedną z nich, postacią, która przecież wpisała się bardzo mocno w historię polskiego jazzu za sprawą współpracy z trójmiejską formacją Miłość. No i pewnie jeszcze moglibyśmy kilku tych trębaczy, zwłaszcza światowej klasy, wspomnieć, ale ja trochę sugerując niektóre skojarzenia, zebrałem zdjęcia, które tu Państwo widzą w dość charakterystyczny sposób, bo wszystkie te postacie, oprócz tego, że były wybitnymi osobowościami w świecie jazzu, to jednak wiązał jeden drobny element garderoby, czyli kapelusz. U Tomasza Stańko on nie wziął się znikąd. Zresztą kiedy posłuchają Państwo i zobaczą Patrycjusza Gruszeckiego, który dzisiaj także ma kapelusz, a nie sądzę, że skojarzył te fakty jakoś specjalnie ze sobą, to wszystko nam się zacznie także układać w pewną dosyć konsekwentną układankę związaną z takim emploi samego Tomasza Stańko. Ale to też okazja jest ku temu, żeby w ogóle przypomnieć takie dosyć istotne momenty w karierze i jej rozwoju Tomasza Stańko, która w sensie audiowizualnym rozpoczyna się gdzieś na początku lat 60. Wiemy to doskonale i z opowieści Krzysztofa Komedy i Tomasza Stańko, że Krzysztof Komeda usilnie poszukiwał Tomasza Stańkę, bo uznał, że to jedna z tych najciekawszych postaci wówczas, mówimy o pierwszej połowie lat 60., ówczesnego środowiska jazzowego, postaci, która traktowała materię dźwiękową w sposób bardzo charakterystyczny. Komedzie bardzo podobała się ta gra młodziutkiego trębacza z Krakowa, o którym mówił w filmie Joachima Ernsta Berenta, że to taki nasz polski, krakowski Ornette Coleman, improwizujący. No i pewnie na fali tego zainteresowania i popularności sam Tomasz Stańko pojawia się w filmie Jazz in Poland, w filmie Janusza Majewskiego, oczywiście w zespole Krzysztofa Komedy. Filmu bardzo szczególnego, bo zrealizowanego na potrzeby niemieckiej telewizji. Joachim Ernst Behrendt przyjechał na Jazz Jamboree specjalnie do Polski, aby wybrać sobie z festiwalowego programu 7 najważniejszych postaci w ówczesnej historii jazzu w Polsce. Wybrał tych postaci 7, między innymi oczywiście Krzysztofa Komedę, co było, myślę, oczywistym wyborem, ale wśród nich także pojawiają się dokładnie 2 postacie w tym zespole, czyli saksofonista Michał Urbaniak i polski Ornette Coleman, jak nazywał go Berendt i Komeda, czyli Tomasz Stańko. Zresztą w tym filmie natychmiast widać te konotacje związane z twórczą ideą muzyki samego Tomasza Stańko i sposobu jego traktowania własnego instrumentu. Jeśli moglibyśmy fragment posłuchać tego filmu, myślę, że będzie to już bardzo mocno widoczne. Thank you.
Joachim Ernst Behrendt na pewno miał rację w jednym. Takiego trębacza, jakim stał się Tomasz Sańko na początku lat 60. nie mieliśmy wcześniej w historii polskiego jazzu. Mieliśmy głównie tradycjonalistów. Mieliśmy muzyków, którzy otwierali się dopiero na te nowe trendy światowego jazzu, ale wśród nich chyba najnowocześniej grającym był właśnie Tomasz Sańko. No i nic dziwnego, że kiedy Krzysztof Komeda przystąpił do realizacji swojego ważnego projektu płytowego i właściwie jedynej ważnej płyty w swojej twórczości, no to zaprosił również i Tomasza Sańko do wejścia do studia i nagrania tej płyty. Dzisiaj wiemy, że to jedna z tych najwybitniejszych w ogóle płyt w historii powojennego jazzu w naszym kraju. Wówczas Komeda zebrał znakomitych artystów, dwóch największych polskich jazzmenów, czyli Tomasza Sańko i Zbigniewa Namysłowskiego. No, może nie największych, ale najbardziej kreatywnych i twórczych, jak na połowę lat 60. No i europejskich muzyków, Gintera Lenza i Rune Carlsona. To muzyka, która także pojawia się na wielu wznowieniach. Ta płyta w wielu rankingach zwykle plasuje się na tych najważniejszych pozycjach od pierwszej do trzeciej na liście najwybitniejszych płyt związanych z historią polskiego jazzu. Zresztą tych wydań tej płyty jest naprawdę bardzo wiele. Kiedy teraz Warner przejął katalog polskich nagrań, również wydał po raz chyba ósmy w winylowej wersji tę płytę jako jedną z tych najważniejszych płyt w dyskografii polskiego jazzu. Komeda Tomasza Sańko traktował jako artystę, który będzie także taką lokomotywą pociągową dla jego muzyki, ale Tomasz Sańko bardzo szybko się przestawił na tory indywidualnej kariery. Pamiętamy go doskonale z jego projektów z końca lat 60., początku lat 70., przecież ze Zbigniewem Seifertem, choćby jednym z tych najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. Ale związany był z Krzysztofem Komedą niemal do jego śmierci w 69. roku. To jest akurat archiwalne zdjęcie z Zosią Komedową, przystojnym Andrzejem Dąbrowskim, przecież perkusistą, późniejszym wokalistą, Krzysztofem Komedą i Tomaszem Sańko podczas festiwalu w jugosłowiańskim Bled, na który zespół Komedy pojechał specjalnie, aby zaprezentować muzykę najwybitniejszego polskiego kompozytora. Ale jednocześnie sam Tomasz Sańko był w pewnym sensie oczywiście spadkobiercą tradycji samego Krzysztofa Komedy, również pewnie inspirowany opiniami takimi bardzo pozytywnymi samego Ernsta Behrendta, bowiem uchodził on wtedy w Europie za jednego z tych najbardziej wpływowych krytyków, publicystów i historyków jazzu. I to Behrendt mówił o Tomaszu Sańce jako jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym w ogóle, grającym free jazz w Europie. Pamiętajmy, że mówimy o mniej więcej połowie lat 60. Ale skoro mówimy o filmie, a zwłaszcza o improwizującym Tomaszu Sańce, to przypomnijmy jeszcze jeden fragment takiego telewizyjnego cyklu Jazz Filharmonii, który emitowany przez polską telewizję także prezentował najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych. I na jednym z fragmentów pojawia się także kwartet Tomasza Sańko, a właściwie Krzysztofa Komedy. Z Rune Carlsonem także grającym tu na perkusji. Ale warto posłuchać niezwykłej lirycznej gry Tomasza Sańko. Roman Gucio de Long na kontrabasie, czyli ta naprawdę znakomita formacja polskiego jazzu.
Tomasz Tańko mniej więcej z okresu połowy lat 60., jeszcze wtedy młodziutki, z takim słynnym wąsem, więc wizualnie jak najbardziej rozpoznawalny, ale wówczas w polskim środowisku jazzowym postrzegany jako niemal etatowy muzyk Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego, czyli dwóch tuzów polskiego jazzu tamtych czasów, a jednocześnie postrzegany jako najbardziej rozimprowizowany artysta tamtego okresu. Wspomniałem o tym, że Tomasz Tańko stał się też kontynuatorem niejako tradycji rozimprowizowanego, konceptualnego jazzu Krzysztofa Komedy, ale okazuje się, że w wielu mniej znanych i rozpoznawalnych sferach także Tomasz Tańko przejmował po Komedzie wykonywaną przez niego pracę, choćby na potrzeby filmu. Kiedy dzisiaj spojrzymy na filmografię Tomasza Tańki, to szybko dostrzeżemy, że ten chyba dzisiaj zupełnie zapomniany już serial Klub profesora Tutki był ilustrowany muzycznie przez Krzysztofa Komedę, ale tylko do 5 odcinka. Od 6 do 12 autorem muzyki ilustracyjnej, nie tematu przewodniego, ale muzyki ilustracyjnej, był, a przynajmniej widnieje, tak to na tablicach i w charakterystyce samego serialu, był Tomasz Tańko. Pytanie, jaką muzykę tworzył wtedy do tego filmu, kontynuując niejako dzieło Komedy ilustratora, myślę, warto posłuchać. Oczywiście słynna scena, zwłaszcza z dedykacją dla nałogowych palaczy, którzy nie potrafią oderwać się od swojego nałogu. Ten film był rodzajem pastiszu, komedii. Gustaw Holoubek pięknie opowiadał różne historie, między innymi taką przezabawną, kiedy to walka z nałogiem czasami niestety usłana była niepowodzeniami. Ale jednocześnie, zwłaszcza dla fanów muzyki jazzowej, czy fanów Komedy i Tomasza Stańko, zadziwiającym jest też ta muzyka, którą tworzył Stańko na potrzeby tego serialu. Dzisiaj bardzo trudno jest określić, które fragmenty były inspiracją, które fragmenty były tworzone przez Komedę, a może pozostały po nagraniach Komedy. Ale jeśli uznamy, że Tomasz Stańko debiutuje tutaj jako ilustrator, no to mamy przykład naprawdę niezwykłej muzyki filmowej. Oczywiście ten wątek związany z Krzysztofem Komedą kończy się w kilku miejscach muzycznej kariery samego Tomasza Stańko. W roku, na początku lat 70. poświęcił jedną ze swoich płyt, Music for K, pamięci Komedy jako swojego mistrza, mentora i odkrywcy. Ale również słynna litania wydana dla światowego giganta, jeśli chodzi o muzykę jazzową, czyli wytwórni ECM Manfreda Echera, także poświęcona była w dużej części właśnie pamięci Krzysztofa Komedy. Ale ten komedowski wątek oczywiście ważny dla kariery samego Tomasza Stańko, myślę, czas zakończyć, a jednocześnie spróbować wyznaczyć kilka takich ważnych płyt związanych z działalnością nagraniową Tomasza Stańko. Ta dyskografia jest przeogromna i dzisiaj bardzo trudno jest wyznaczyć te najważniejsze, najbardziej istotne, najbardziej rozpoznawalne płyty i właściwie w tych kategoriach można się trochę pogubić. Więc uznałem, że
Sięgając do tej dyskografii, przypomnę jednak te płyty dzisiaj mniej znane, chyba mniej popularne, bo też jednocześnie trudniejsze, bardzo konceptualne, które istotnie nawiązują do tego, czego dzisiaj posłuchamy po tym spotkaniu związanym właśnie z Tomaszem Stańko. A tak naprawdę chodzi tutaj o takie, powiedziałbym, ważne wydawnictwa, które nawiązują zwłaszcza do koncepcji Tomasza Stańko gry zupełnie solo, bez akompaniamentu na trąbce, aby kreować tą rzeczywistość absolutnie indywidualnie, autorsko. No i całość chyba zaczyna się od tej płyty, czyli Music from Taj Mahal. Na drugiej stronie tej płyty są dokładnie nagrania z tej świątyni. Sam Tomasz Stańko i Edward Vesala pojechali specjalnie do Indii, nagrywali tę muzykę w nocy, ponieważ w dzień było tam wielu wiernych i nie było to z oczywistych względów możliwe. No ale jednak nagrali tej muzyki całkiem sporo. Edward Vesala był przy tym projekcie realizatorem nagrań do tego wszystkiego. On w dużej części też inspirował tę muzykę, ponieważ obu artystów łączyła nie tylko miłość do wolnej improwizacji, do idei free jazzu, ale także przyjaźń taka bardzo osobista. To też był to okres, kiedy na przełomie lat 70., 80., kiedy oni często podróżowali. Razem grali, komponowali, zażywali różne środki psychotropowe, o czym sam Vesala, jak i Tomasz Stańko zupełnie otwarcie mówili, bo uznawali, że jest to jakaś forma również artystycznego wyrazu, zmieniania tej świadomości. No i w takich to oparach trochę eksperymentów powstała ta płyta. Płyta zresztą rozpoczęła taki nurt w polskim jazzie prób związanych z solowymi wykonaniami, zwłaszcza artystów grających na takich niesolistycznych instrumentach, jak saksofon na przykład. Adam Kawończyk próbował również swoich sił na trąbce, flygelhornie, aby wpasować się może w tą konwencję, sprawdzić jak to jest. Ale zdaje się, że chyba te najwybitniejsze eksperymenty związane były przede wszystkim z Tomaszem Stańko. Warto chociaż fragment tej muzyki przypomnieć. Taj Mahal, świątyni o mistycznej, ogromnej przestrzeni. Tomasz Stańko bardzo często mówił o tym, że grając na trąbce, zwłaszcza solo, kiedy miał kontakt z publicznością albo z przestrzenią, to był to rodzaj rozmowy z samym sobą, opowiadania różnych historii. Nie zawsze był do tych nagrań przygotowany, ale w jednym z wywiadów mówił, że przygotowanie w tym przypadku raczej ograniczało się do przygotowania się fizycznie i psychicznie do nagrania i koncertu, a nie ćwiczeniem i opracowywaniem sobie tematów czy różnych muzycznych wersji tego, co chciałby zagrać. Kolejna płyta to również dosyć znane wydawnictwo dzisiaj. Często znajduje się ono także w kolekcjach miłośników muzyki jazzowej, czyli Tomasz Stańko solo w Pałacu Prymasowskim. To nagranie z 1982 roku, płyta ukazała się dokładnie rok później, wydana przez Paul Jazz, ale na stronie B, dokładnie na drugiej stronie, znajduje się taki obszerny fragment tej muzyki, z którą później Tomasz Stańko jeździł także po Polsce, koncertując solo. On eksperymentował bardzo mocno z trąbką. To był okres, kiedy był bardzo zafascynowany brzmieniem i możliwościami gry na trąbce solo i okazało się, że publiczność również żywo na to odpowiada, przychodząc na koncerty i uczestnicząc czasami w tych misteriach, bo to były rodzaj misterium. Ta muzyka również nawiązywała trochę do Taj Mahal, no ale była jakimś eksperymentem, czymś
w rodzaju takiej artystycznej podróży samego Tomasza Stańko. Nie wiem, na czym polega magia tej muzyki, ale myślę sobie, że jeśli Państwo kiedyś będą mieli okazję posłuchać koncertu, tak jak my dzisiaj, albo jednak włożyć na talerz gramofonu jedną z tych płyt solo, to sami poczujecie, że tam jest jakaś niezwykła magia. Trudno powiedzieć, czy to jest kwestia dźwięku, przestrzeni, udanego eksperymentu, czy może samej osobowości Tomasza Stańko. Bardzo wielu artystów grających z Tomaszem Stańko za jego życia wspominało, że on miał w sobie pewną zdolność motywowania i inspirowania i to też w dużej części bardzo mocno wpływało na odbiór jego muzyki, no i pozycji, jakiej się doczekał w historii światowego jazzu, już nawet nie polskiego. To kolejna płyta, i szczerze mówiąc, bardzo zapomniana. Ja bardzo żałuję, że ta płyta dzisiaj właściwie nie istnieje zupełnie w rankingach Tomasza Stańko i jego muzyki. Tym bardziej, że spotkały się właściwie dwa światy. Andrzej Kurylewicz, który zawsze miał ambicje bycia kompozytorem przez duże K, muzyki, która byłaby gdzieś na pograniczu muzyki jazzowej i muzyki klasycznej. I jednocześnie totalnego artysty, jakim był Tomasz Stańko, bardziej improwizator niż kompozytor, bardziej konceptualista niż artysta tworzący nutka po nutce na papierze nutowym. I to zderzenie tych dwóch osobowości dało naprawdę muzykę niezwykłą, która potem, zdaje się, również pojawiała się przynajmniej w takich różnych koncepcjach artystów, którzy próbowali powtórzyć sukces tego brzmienia, zderzenia dwóch osobowości, Kurylewicza kompozytora i Tomasza Stańko konceptualnego improwizatora. Pamiętam, kiedy jeden z krytyków, recenzując płytę Korozję, wspomniał o tym, że Tomasz Stańko, grając na trąbce, istotnie zaczyna opowiadać. Zaczyna wciągać słuchacza w te opowieści, a jednocześnie zdaje się, że Tomasz Stańko stworzył coś na kształt własnego artystycznego, dźwiękowego, może nie artystycznego, ale dźwiękowego języka, którym mówił do swoich słuchaczy i to na tych korozjach naprawdę, moim zdaniem, słychać bardzo wyraźnie. No i ta chyba najbardziej konceptualna płyta samego Tomasza Stańko, do której wracam. No nie tylko Tomasza Stańko, bo Marek Walczewski, ale także jego formacja Filektronik tutaj pojawia się prawie w całości. I nic dziwnego, że ta płyta stała się również pewną kanwą do stworzenia tego widowiska telewizyjnego związanego z Tomaszem Stańko. Widowiska, które było połączeniem muzyki i słowa, tekstów Witkacego, ale jednocześnie taką piękną prezentacją samego języka, którym opowiadał swoje historie Tomasz Stańko. Potworny negr, którego czaszka powiększa się i otwiera. Widzę mózg. Mózg wariata.
ale nie podobny do mózgu, tylko raczej do ogromnej wątroby. Powstają na nim wrzody bulgoczące, które zjadają go z szaloną szybkością. Na potrzeby tego widowiska Tomasz Stańko w ogóle zaprosił nie tylko Marka Walczewskiego, ale także zmarłego niedawno Wojciecha Przoniaka. Dwóch aktorów zrobiło to naprawdę robotę nieprawdopodobną. I dzisiaj ta płyta, muzyka i ten rzadki program, chyba w ogóle zupełnie nieznany, jest otoczony wręcz kultem, bo chyba nikt w Polsce nie połączył słowa mówionego, recytacji, poezji, literatury, prozy z muzyką w taki sposób, jak to zrobił Walczewski, Przoniak i Tomasz Stańko. Zobaczyć to na żywo na scenie, to musiało być przeżycie niezwykłe, a zdaje się, że nigdy to widowisko nie było pokazywane na żywo na festiwalach. No i jak wiemy, już niestety pokazane być nie może. Powoli zbliżając się do końca, przypominam jeszcze, no bo jesteśmy w mieście kolekcjonerów jazzu i dobrym pewnie będzie pomysłem, żeby przypomnieć jedną z płyt, która miała się ukazać, a się nie ukazała niestety. Czyli to jest słynna seria muzyki zarchiwizowanej w Polskim Radiu, czy w archiwach Polskiego Radia, i był plan, aby Tomasz Stańko solo, czyli to, o czym dzisiaj opowiadam, pojawił się na płycie z woluminem 19, ale niestety ta płyta nigdy się nie ukazała. Znaczy 19 się ukazała, ale z zupełnie inną muzyką, dokładnie bluesową. Natomiast cała seria tych płyt archiwalnych, licząca 31 woluminów, o ile dobrze pamiętam, niestety już nigdy nie wróciła do tego projektu z solowymi koncertami, produkcjami samego Tomasza Stańko. A szkoda, bo przypuszczam, że w Polskim Radiu tych nagrań nieznanych, niepublikowanych pewnie zachowało się całkiem sporo. No i to już prawie na koniec jeszcze takie małe przypomnienie. Tomasza Stańko z roku 93. Taka impresja właściwie związana z Tomaszem Stańko. Pomysł był karkołomny dosyć, bo Telewizja Polskiej Kroniki, czy kamera, czy ekipa Polskiej Kroniki Filmowej odwiedziła Tomasza Stańko w domu. W jego domu, w którym również była Anna Stańko, czyli córka Tomasza Stańko, późniejsza menadżerka, właściwie w ostatnich latach życia artysty. I po pierwsze sam Tomasz Stańko uczestniczył jako aktor w tej imprezie filmowej, a potem okazało się, że dla wszystkich oglądających, widzów Polskiej Kroniki Filmowej, również nagrał taką małą muzyczną dedykację. Impresja jest moim zdaniem bezcenna. Trwa niespełna 2 minuty. Ale zdaje się, że żaden inny artysta jazzowy w Polsce nie doczekał się takiego zainteresowania, którym tak udało się opanować ten instrument, aby sam mógł. Jak z Tomaszem Stańko. Tomasz Stańko do nich należy, mimo że urodził się daleko od Luizjany. Na ścianach słynny hit technologiczny, czyli kolumny Altusa. Być może moja muzyka jest elitarna i sam odpoczywam przy innej muzyce, ale daję wam w prezencie poprzez Polską Kronikę Filmową moje maleńkie opowiadanie muzyczne z cyklu opowiadania dla 12-letniej dziewczynki. To był też okres takiej fascynacji Tomasza Stańko elektroniką. Bardzo często w jego muzyce słychać było wtedy pojawiające się masowo na naszym polskim rynku klawiatury elektroniczne, keyboardy. I ta fascynacja tą przestrzenią dźwiękową, jaką dawały te elektroniczne maszyny,
także i Tomasza Stańko fascynowała. No i w tamtym okresie słyszymy dosyć sporo takiej muzyki inspirowanej nowymi technologiami, mówiąc krótko. No ale przede wszystkim to Tomasz Stańko, który znowu bierze trąbkę w dłonie i opowiada kolejną historię. Kiedy zmarł Tomasz Stańko, to przypominano bardzo wiele epizodów związanych z jego postacią, z jego osobowością, z jego aktywną twórczością, nie tylko na potrzeby muzyczne, ale również także na potrzeby jego rodzinnego miasta, czyli Rzeszowa, w którym to po pierwsze słyszymy hymn Rzeszowa, stworzony i grany przez samego Tomasza Stańko. A po śmierci Tomasza Stańko w Rzeszowie powstało także rondo imienia artysty. I myślę, że rodzinne miasto jednego z największych polskich trębaczy, najbardziej rozpoznawalnych na świecie, pięknie go uhonorowało tym sposobem. Sam hymn nie jest wielkim dziełem, jak to hymn, ale mimo wszystko chyba jest jedynym, który stworzony został właśnie przez polskiego jazzmena. Tak sobie pomyślałem, panie dyrektorze, że skoro Leszno staje się najważniejszym jazzowym miastem w Polsce, to może trzeba by się zastanowić nad zmianą hejnału, jeśli w ogóle w Lesznie jest hejnał. Jest. Okej, ale pomysł na jazzowy hejnał, myślę, byłby całkiem interesujący. To tyle, jeśli chodzi o Tomasza Stańko, jednego z tych najważniejszych, najbardziej kreatywnych i wpływowych artystów polskich, znanym i rozpoznawalnym na świecie.